Wbrew temu, co się mówi, nie można dzielić na lewicę i prawicę pod kątem tylko i wyłącznie kryteriów poglądów ekonomicznych. Dlatego, że poglądy ekonomiczne mają to do siebie, że są takimi metodami. Bo te metody ekonomiczne, merkantylizm, socjalizm, kapitalizm, gospodarka rynkowa, mniej, bardziej, większy interwencjonizm, mniejszy interwencjonizm, to wszystko są rzeczy, które bardzo często wymogami chwili się tłumaczy, a nie tak naprawdę jakimś wielką zgodnością ideologiczną z innymi założeniami jakiejś partii. Także bardzo można pójść na manowce, zwieść się na manowce, jeżeli się dzieli partię na prawicę, lewicę pod kątem ekonomii. Dlatego, że po upadku Związku Radzieckiego, tym bardziej dlatego, że mamy taką sytuację, że właściwie wszystkie partie są wolnorynkowe, tylko niektóre są trochę bardziej, trochę mniej interwencjonistyczne, trochę bardziej socjalne, trochę mniej socjalne, ale zawsze wolnorynkowe. Także i bardzo często w zależności od potrzeby są bardziej lub mniej się stają nawet w ciągu jednej kadencji. I to nie znaczy, że one żonglują sobie swoją ideologią. Nie. Ekonomia jest takim mechanizmem, to nie jest ideologia. Dlatego oczywiście no, jakaś ideologia tam stoi za ekonomią, ale ona jest jakby mniej tu istotna. To co, czyli na przykład program Agenda 2000 to program Schrödera, socjaldemokraci niby reformy prowolnorynkowe. Po prostu ze względu na sytuację ekonomiczną. Co prawda drogo dosyć zapłacił pan Schröder za tą reformę, w szeregach własnej partii niektórzy go znienawidzili, ale co zrobiono, to zrobiono. Dlatego widzimy tutaj, że niekoniecznie jest tak, że jakby partia, która ma w nazwie SOC, tak, jest jakaś strasznie socjalistyczna czy coś takiego. Tak samo odwrotnie. W XIX wieku konserwatyści na przykład powoli przekonywali się do wolnego rynku, przestawali być protekcjonistami, merkantylistami, stawali się powoli wolnorynkowcami. No i ten proces nastał do dzisiaj. Do dzisiaj konserwatyści przyswoili sobie jedną tylko wolność, wolność ekonomiczną. A tak poza tym są takimi patriarchami i autorytarnymi typami, jak byli w XIX wieku. Czyli nadal jest... Jeżeli konserwatysta jest wierzący, dochodzi do tego jeszcze religia, czyli tak, to co każe Kościół, autorytety, wojsko, to co jakby tutaj jednostka nie ma sobie fikać, tylko ma się stosować do ogólnej, dominującej ogólnych wzorców kulturowych, tak, ma je czcić i zachowywać i tak dalej. Więc od razu widzimy, że to co odróżnia prawicę tak naprawdę, to jest tradycja, hierarchia, kultura, czyli sprawy społeczne, nie ekonomiczne, tylko społeczne. To, co odróżnia liberała, to nie jest wolny rynek, bo wolny rynek może być uprawiany przez każdego, nawet przez jakichś strasznych autorytarnych typów, typu Pinocheta na przykład, a nawet wprowadzany przez Lenina jako nowa ekonomiczna polityka. Był także wprowadzany kiedyś. Więc jeżeli chodzi o elementy gospodarki rynkowej, żeby podreperować trochę te socjalistyczne państwo ekonomiczne. Dlatego najbardziej jest tutaj, jeżeli chcemy rozstrzygnąć, bo to nie jest tak, że prawica i lewica i centrum, czyli liberałowie, że to nie istnieje dzisiaj. One istnieją, tylko że one nie da się ich wyróżnić na podstawie kryteriów ekonomicznych, tylko społecznych. Jeżeli ktoś jest za wolnością jednostki, za wolnościami do prezentacji własnej myśli, za wolnością prasy, za wolnościami innego typu, za wolnością odbycia prześladowanym, jeżeli chce na przykład, że beneficjentem pomocy społecznej państwa jest jednostka, nie rodzina, bo w ramach rodziny najczęściej ojciec wszystkimi rządzi i często krzywdzi innych, chociaż niekoniecznie musi to być ojciec, ale to będzie liberał. Jeżeli jest przeciwko temu gloryfikowaniu rodziny, a jest bardziej za jednostką, to jest liberał. Jeżeli jest za tym, żeby jednostka nie była tłamszona także przez kulturę, także przez religię dominującą, czyli przez klerykalizm, jest liberałem. Jeżeli jest za tym, to już oczywiście liberałem nie jest. Jeżeli ktoś jest socjalista, oczywiście uważa, że gospodarka rynkowa jest na tyle wadliwa, że opieka społeczna państwa powinna być znacznie bardziej jeszcze dalej posunięta niż u liberałów, nawet tych prosocjalnych. Dlatego możemy poznać właśnie po pewnym egalitaryzmie, pewnym niechęci do wyższych klas, możemy poznać socjalistę. I także znowu widzimy, że chodzi tu o sprawy społeczne, a nie o sprawy
ekonomiczne. Czyli liberał to wolność jednostki, czyli sprawa społeczna. Konserwatysta to tradycja, hierarchia, autorytety, nawet często sztucznie nadmuchiwane. Socjalista to równość i tak dalej, często obsesyjnie podkreślana i tak dalej. Wspólnotowość pewna, która odróżnia ich od liberałów bardzo wyraźnie. Także oczywiście ja jako liberał nie mogę być w tej sprawie zupełnie obiektywny, dlatego oczywiście dla mnie pretensje konserwatywne i socjalistyczne sensu nie mają większego, ale mi tu chodzi nie o ich teraz potępianie, tylko o pokazanie, że to właśnie sprawy społeczne pokazują nam błyskawicznie, z jaką ideologią mamy do czynienia. A ekonomiczne mogą nas wieść na manowce. Od czasu Reagana jest tylu wolnorynkowych konserwatystów na przykład, że trudno tutaj powiedzieć. Natomiast socjaliści częściowo po upadku Związku Radzieckiego spasowali, przyłączyli się do lewej flanki liberałów, więc te rzeczy powiększają nieco chaos. Ale jeżeli spojrzymy na sprawy społeczne, to i na rzeczywiste hasła, to szybko ustalimy, kto jest kim.